Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium i dzisiaj opowiemy sobie o okręcie wspólnoty, czyli tutaj kanadyjskim Yukonie. Jest to pancernik, który wzoruje się na King George'u czy tam Duke of York'u. Tyle, że tutaj mamy nieco inny układ artylerii głównej. King George ma z przodu cztery armaty i potem ma dwie armaty i z tyłu ma również cztery, co daje nam łącznie 10 rur. Tu mamy układ 3x3, czyli mamy jedną armatę mniej. Co dalej? Jeżeli chodzi o gameplay tym okrętem, to zaraz będziemy się tutaj bardziej rozdrabniać. Ja w międzyczasie, jak będziecie sobie tutaj oglądać bitwę, to omówię jego parametry. W miarę tak postaram się istotne rzeczy zaznaczyć. I tak, na początek rzuca się w oczy takie bardziej krążownikowe parametry, bo tutaj i wykrywalność okrętu, i zasięg artylerii to takie bardziej, powiedziałbym, właśnie pod krążownik podchodzące, pod siódmy tier, no maksymalnie ósmy. Zasięg głównej artylerii to jest 15,6 km, to nie jest dużo jak na pancernik, ale mamy tutaj coś, co to jakoś tam balansuje, powiedzmy, gdyż wykrywalność okrętu z powierzchni wynosi 11,5 km. Kaliber dział jest większy niż na Duke of Yorku i King George'u, bo tu mamy 381 mm, ale z drugiej strony mniejszy niż na Nelsonie, bo tam mamy ponad 406 chyba mamy milimetrów, nie pamiętam dokładnie. Przeładowuje nam się to 33 sekundy, sigma wynosi 1,9, także to jest przyzwoita sigma. Od razu mówię, że to nie jest pancernik do grania na obeczkach. Tutaj szansa na pożar wynosi 34%, gdzie na Nelsonie ona sięga 48%, także to jest kosmiczna różnica. W związku z czym tutaj raczej będziemy obeczków używać bardzo sytuacyjnie do walki z DDK-ami lub z celami, które są na tyle skontowane, że nie będziemy w stanie im za bardzo zadać obrażeń pepancami. Tu będziemy właśnie strzelać z amunicji przeciwpancernej. Więc głównie tutaj musimy się nastawić na to. Jeżeli ktoś liczy na to, że no w sumie kapitana nie przerzucimy, bo to niby okręt wygląda brytyjsko, ale jest w drzewku wspólnoty, no to będzie wymagał oddzielnego kapitana. No z tym, że premka, więc kapitan z Perta czy z innych takich okrętów będzie się nadawał, można go sobie tutaj przerzucić. Jeżeli mowa już o cechach okrętu, to najważniejszą rzecz, którą ten okręt ma, jest naprawka. Ona nam tutaj przywraca, moi drodzy, 2% HP, to jest grubo ponad 1000 punktów wytrzymałości na sekundę i to jest największy atut tego okrętu. Wiadomo, że nie wszystkie obrażenia da się w 100% naprawić, ale pożary i zalania możemy naprawiać w pełni, w związku z czym no, daje to jakiś tam margines błędu, jeżeli walczymy, bo możemy sporo tego hapsa odnowić. Często ludzie się dziwią tutaj, na pewno irytujące to jest też dla mnie nieraz, że zostawiam gdzieś tam okręt, który no nie dał się dobić na kilku tysiącach HP, tam dwóch, trzech, a on za chwilę wraca i ma połowę albo więcej. Także no to jest trochę uciążliwy aspekt grania takimi okrętami, jeżeli są u przeciwnika oczywiście, nie mówię o nas. No, niestety te parametry, powiem wam, że trochę tutaj kuleją, no bo mimo, że wykrywalność jest spoko, no jak na pancernik, to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik, 11,5 km, no to jednak 15,6 km zasięgu to już może trochę boleć, bo jak wpadnie nam jakiś dedek na blisko, a pancerniki przeciwnika będą nieco dalej niż nasz zasięg, no to jesteśmy workiem do klepania i w zasadzie nie mamy jak się odgryźć. Nie mamy tutaj hydro, tak jak ma na przykład Duke of York. Można ten okręt w zasadzie porównywać z Nelsonem, jeżeli chodzi o naprawkę, ale nie porównamy go, jeżeli chodzi o artylerię główną i kładzenie pożarów na przeciwnika. Nie wiem, czemu interfejs mi się taki zrobił tutaj, ale już nie będę w tym grzebał, bo to jest powtórka, także wszystko jedno. Normalnie mam interfejs ogólnie cały pokazany, także nie mam tylko ikonek, tylko jest pokazane wszystko, ale już mniejsza o to. Pelotka taka, no coś tam strąci, ale przed atakiem nas nie obroni, więc no nie wyróżnia się ten okręt za bardzo na tle tych okrętów, które są na tym tierze, od Duke of Yorka, Nelsona czy King George'a. I teraz pojawia się pytanie, czy taki okręt warto sobie kupić? Powiem wam szczerze, ja uważam, że nie warto, bo on absolutnie nie wnosi nic nowego do rozgrywki, a pancernik w drzewku wspólnoty no nie jest nam absolutnie do niczego potrzebny. Możemy mieć w to miejsce póki co jeszcze Nelsona za no, niedużą ilość wolnego hapsa i to jest okręt o bardzo podobnym gameplayu, no z tym, że mamy oczywiście inny układ dział, więc wymusza to inne pozycjonowanie. A naprawka jest ta sama, plus tam możemy częściej używać obeczków i jesteśmy w stanie za ich pomocą więcej zdziałać.
Jeżeli chodzi o ten okręt, no to on nie jest jakimś tam powiewem świeżości, jeżeli chodzi o styl gry. No i niestety, no nie wyróżnia się niczym absolutnie tutaj. Zasięg jest krótki, wygrywalność jest spoko, ale tak jak już wam wspomniałem, jeżeli wyświeci nas niszczyciel i pancerniki przeciwnika, czy nawet krążki będą nas biły z większego zasięgu, no to będziemy mieli marne szanse, żeby się tu przeciwnikowi odgryźć. Celność tych działów jest w miarę zadowalająca, ja tutaj na szczęście. Niestety jej wam póki co w tej bitwie nie pokazałem, bo celność mojego ognia pozostawia wiele do życzenia. Ale gdyby mnie ktoś zapytał, czy kupić sobie Yukona, no to ja bym powiedział, że raczej no zdecydowanie nie kupować, bo to nie jest nic ciekawego i może mieć taki okręt praktycznie za darmo, kupując Nelsona. Gdybym miał go ocenić, jeżeli chodzi o skalę od 1 do 10, to daję mu takie... no 6. 6 mu daję, bo on, moi drodzy, z tą naprawką pozwala naprawdę na sporo i można przeciwnika bardzo ładnie tutaj... wabić sobą. Jeżeli mamy mało hapsa, potem się chowamy, korzystając z kamuflażu naprawiamy się, wypływamy praktycznie nienaruszonym okrętem i walczymy z gościem na noże. W związku z tym, że mamy tutaj kaliber dział nieco większy niż na Duke'u czy King George'u, no to też penetracja jest wyższa, no ale zasięg już niestety tak duży nie jest. Więc no w zasadzie niewiele więcej można o tym okręcie powiedzieć, on tu nic więcej nie ma. Mamy co prawda spotera, który nam może fruwać nad nami przez 100 sekund, ale potem się przez 4 minuty przeładowuje, także no trochę długo to trwa, biorąc pod uwagę, że ten zasięg jest tak krótki. Spójrzmy sobie na przykład na lazo, które ma dosyć długi czas działania spotera i potem ten spoter przeładowuje się jakieś 20 sekund, coś koło tego. Także bardzo szybko nam się przeładowuje, możemy z niego znowu korzystać. Gdyby tu było tak rozwiązane, to ten okręt myślę, że dostawałby wyższą cenę, ale w tym momencie to jest 6,5. No taki średniaczek, ale ta naprawka tutaj pozwala na więcej. Niestety ten zasięg nie domaga i w sytuacji, kiedy świeci nas coś, czego my nie możemy skontrować, a strzela do nas coś, czego my nie sięgamy, no to jesteśmy workiem do bicia hapsa. Pozostaje nam tylko nadzieja na to, że naprawka nam pozwoli uniknąć dużych ilości obrażeń. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten okręt. Tutaj pozostaje nam obejrzeć teraz do końca bitwę, którą dla was przygotowałem. Tutaj wynik nie jest jakiś spektakularny, ale można chwilę popatrzeć, bo tu no muszę mieć jakąś podkładkę do tego, żeby o tym okręcie gadać, w związku z czym teraz przejdę do komentowania tej bitwy i jak jeszcze jakieś mi się przypomną uwagi na temat tego okrętu, będę wam tutaj dokładał. Jak już mówiłem, 34% szansy na podpalenie główną artylerią, plus w porównaniu z Nelsonem tam mamy 48, także tutaj używamy pepanców. Nie używamy tutaj głównie odłamkowo burzących. Głównym naszym uzbrojeniem są pociski przeciwpancerne. No, interfejs powinien wyglądać następująco. Nie wiem, czemu się przełączył. A, wyszedł jakiś mikropatch pewnie, bo widzę, że nie mam też modów poinstalowanych. Nie, coś jest poinstalowane. Nie mam paneli bocznych, coś się pozmieniało. Coś muszę tu pogrzebać jeszcze w plikach instalacji, znaczy w modach. Także no ja bym sobie takiego okrętu, powiem wam moi drodzy, nie kupił, bo nie wnosi on nic nowego, jeżeli chodzi o styl gry, a coś bardzo podobnego może mieć albo za darmo, za free expa, co właśnie widzicie tu w moim celowniku, Nelsona właśnie, ewentualnie, no Duke'a już w tym momencie nie zdobędziemy, ale King George'a możemy mieć również za freeko. Chyba idzie człowiek i będzie ciężko teraz dokończyć nagrywanie, ale spróbujemy jeszcze te kilka minut pociągnąć. Tutaj dużo damage'u nie będzie, także pozwolę sobie przyspieszyć, bo tutaj już cierpliwość na korytarzu się kończy, więc muszę się sprężać. Bo tu człowiek już na mnie czatuje, ale no podsumujmy. 6 na 10 okręt i raczej do zakupu nie zachęcam, bo tutaj nie ma nic, co by ten okręt jakoś bardzo mocno nas czymś kusił, więc wydaje mi się, że nie, jednak nie. 34 tysiące HP, 3 fragi, także straszne dobijanie tutaj odchodziło. Przyszedł człowiek, także zaraz będzie można pewnie słyszeć jakieś komentarze ze strony małych ludzi, ale małe ludzie są cicho. Więc no teraz pozostaje nam obejrzeć końcówkę bitwy. Dużo się tutaj nie będzie działo. Jedynie próba zdobycia jakiegokolwiek rozsądnego damage'u na tym, co się tutaj wyspotowało na środku. Za bardzo przyspieszyłem. No ale damage jest tutaj wręcz żałosny póki co w tej bitwie, no ale taka trafiła się flank.
trafiła się taka flanka. I niestety nie było za bardzo co postrzelać, a nawet jak było, to nie mogłem. Także to już są ostatnie minuty w tej bitwie, tam jeszcze chyba... O, tutaj w końcu trafił się jakiś darmowy damage, żeby troszeczkę podbić wynik z tej bitwy, bo na razie było bardzo słabo. Co prawda trzy fragi udało się ukraść, ale no, ten zasięg bardzo mocno ogranicza możliwości ofensywne tego okrętu, mimo że kamuflaż nam tutaj pozwala na podejście bliżej do przeciwnika, który się nas nie spodziewa, no to w takich momentach niestety zasięg determinuje nasze możliwości. No, 60 tysięcy, no to przynajmniej hapsa spłaciłem. Oczywiście obrażeń dostałem dużo więcej. Łatwo tutaj będzie robić dreadnoty, to jest plus. Ale niestety dreadnoty już nam nic nie dają, także w sumie nikogo to nie obchodzi. No i czwarty frag. Jeżeli chodzi o kapitana, to nie ma tu żadnego zaskoczenia. Full survival, jak na każdym moim pancerniku, gdyby ktoś pytał. No i jeżeli chodzi o materiały, przepraszam, o ulepszenia, to wygląda to następująco. Także standard jak na pancernik na tym tierze. No i nie kupujcie. Przejść na 10, ale nie kupujcie, można mieć to za darmo. Do usłyszenia, cześć i na razie.